Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Satisfactory. Właśnie lecimy sobie wybudować miejsce, gdzie będziemy wytwarzać stal. I z tego co sobie tutaj zrobiłem, taki szybki skan. Mamy w niedaleko naszego, że tak powiem, elektrowni naszej węglowej, mamy niedaleko składy żelaza, które myślę, że będzie można połączyć z węglem, zwłaszcza że korzystamy na moment obecny tylko z jednego źródła węgla i dzięki temu będziemy mieli zapas, jeżeli byśmy potrzebowali, żeby sobie wydobywać. Więc myślę, że jest to dobry pomysł, żeby gdzieś tu zacząć produkcję tego węgla, chociaż z drugiej strony chyba by było trzeba na zapas już teraz zwiększyć produkcję węgla i żeby ładowało go tu do pieców, bo wydaje mi się, że może być tak, że wypali się ten tutaj dosyć szybko. Już na moment obecny, a jak jest ze zużyciem? Znaczy w sumie ja mógłbym wystarczym ślimaki tutaj wrzucił. Ile zwiększy to zużycie? 15 na minutę. Myślę, że tragedii nie ma, bo zwiększa się zużycie o 5, a zwiększa o połowę. Czyli jakbym 2 wrzucił, to teoretycznie zobaczymy, ile będzie zużycie. O, opłaca się, bo zużycie nie jest 2 razy większe, czyli nie ma 30, a mamy 150 MW, więc myślę, że jest to jakiś plan. No to tak, o, mamy 10 tych. Myślę, że skoczę sobie do naszego do wydobycia węgla, tam dorzucę i będziemy mieli w zapasie, ale to może później, bo na razie zobaczmy, gdzie jest ten metal, dzięki któremu mielibyśmy tutaj robić metal byśmy mieli, więc gdzie jest żelazo, o, w ten sposób. Gdzieś tu mi się wydaje, że było, o nie, to ciekawe, jest za nami. 250 metrów, o, to jest chyba nawet blisko tego źródła węgla naszego. No zaraz zobaczymy, czy ja się tu zmieszczę. O, super. Gdzie ja tym naszym autem podjechałem? Na mapie jest, dobra. W razie czego, o tyle jest fajnie, że ja mogę sobie przecież tutaj, jakbym potrzebował oczywiście, robić nawet miedziane kable, jakbym potrzebował oczywiście. Prawdopodobnie... Nie, ruda miedzi. Ruda żelaza. Gdzie to jest? A, gdzieś tam. Dobra. Zaraz zobaczymy. Oj, teraz będę miał problem, żeby przejechać, nie? O tak, dokładnie. Dobra, zróbmy to w ten sposób, że... Mam miejsce? Mam. Zwłaszcza, że sobie ulepszyłem. Dzięki tym kawałkom, które tam zebrałem wcześniej w lesie, udało mi się zrobić ulepszenie, które zwiększyło nam miejsce o 6, więc nie ma problemu z miejscem. No i dobra, tu sobie to będzie tak jechać, żeby tego teraz w tym momencie nie przestawiać, nie kombinować z tym. Za mało materiału w postaci betonu. My na szczęście beton mamy. No tak. Inaczej to trzeba zrobić. O, w ten sposób. My na szczęście beton ze sobą mamy, bo go wziąłem. Wiesz co, kolego, ja bym chciał, żeby troszkę wyżej było coś takiego. Jak to wyglądało, jakbym dał ten taki płaski. A, nie wygląda to tak źle. Badania ukończone, aha, okej. Do badań w tym momencie było wrzucone ten element taki, który pozwala nam robić nowe rzeczy. Widzę, że skończył się badać. O, akurat tu się tak na styk udało. Może z tej strony też się uda, że nie będę musiał dobudowywać, ale chyba nie bardzo. Zobaczymy, jak to głęboko wchodzi w ziemię. Nie, też jest super, no dobra. No i sobie myślę, możemy przejechać. Żeby nie spaść. No, może troszeczkę zaczepia, ale wygląda to w miarę. A o to mi chodziło. O, rozjechałem malinkę.
O, tu jest jeszcze węgiel. To ja nawet nie będę musiał stamtąd ściągnąć, bo to są ogromne ilości tego węgla. Dobra. On jest chyba tutaj. Zaraz zobaczymy. Ruda żelaza. Nie, jest. Co, jest tam na górze gdzieś? Upierdliwa sprawa. To jest ta nasza kopalnia. Dobra, to ja tam podjadę. Się okazuje, że on jest gdzieś na górze. Źle spojrzałem, wychodzi na to. Także ściągniemy sobie tutaj akurat do tego tutaj węgla, z którego nie korzysta w tym momencie. Później zwiększymy wydobycie do 120. O, nie ma tutaj żadnych jaskiń. Zwiększymy wydobycie do 120, bo na tyle maksymalnie jesteśmy w stanie ogarnąć za pomocą tych linii przesyłowych i zwiększymy tam energię, bo myślę, że tutaj, jeżeli ja się rozpędzę faktycznie z jakąś produkcją metalu, to będzie mnie to jednak kosztować energię. Chociaż nie, tam nie będę ściągał, zrobię tu, bo to jest taki kawałek prosty, że tu mogę sobie postawić, co będę chciał. Dobra, gdzie to było? Gdzieś tu, tak? Czy tam? A, tam jest, dobra, już go widzę. Dobra. Oj, wiertnicy nie mam przy sobie. Będę musiał wytworzyć. Najłatwiej wejdę tu po tej ścianie. A, raczej tak, o. Widzę, że trzeba będzie latające robale zabić. O, jeszcze jeden. O, dwa jednak. Wow. Po trzy wyskoczyło jednak. Aha, że tu jest ten, tu jest to. Dobra. Weź to rozbij. Super. Dobra, no. Organizacja to było. Logistyka, produkcja, odlewnia, monter, pracownia wyposażenia, bo to będzie wiertnica. O, to, dobra, niech leży, nawet mi to nie przeszkadzało. O, no, tylko jedno. A, nie wzięłem metalu i tych rzeczy z tego. Z wózka. No niedobrze, bo teraz nie jesteśmy pewnie na postawie. No to trochę zakręciłem się. Ja myślę, że ściągniemy sobie tutaj na wprost i będziemy mogli coś robić. Dobra, ja dociągnę ten metal i węgiel tu na górę. No i dobra, jesteśmy z powrotem, tak jak mówiłem, dociągnąłem metal, dociągnąłem węgiel taśmą na drugim poziomie, więc mamy 120 na minutę możliwości. I tak o, tutaj myślę, jakby to teraz tak zrobić, żeby to jakoś wyglądało i działało. Tyrym, tyrym, tyrym. No to tak o. Na pewno to trzeba będzie rozdzielaczem potraktować. Logistyka, gdzie są rozdzielacze? Wiesz, ojejku, one są tak blisko siebie, że aż za blisko. No dobra, to zróbmy tak. Ten damy tutaj dalej. W ten sposób. No dobra, myślę, że są w miarę w sensownej odległości. I zróbmy tak. Logistyka, rozdzielacze, też pociąg rozdzielający. Dobra. Tu jest wpływ. Dobra, to myślę, że tu można zwykły dać taśmociąg. Nic się nie stanie. Tutaj kolejny rozdzielacz potrzebny będzie. Logistyka, rozdzielacz. Tu chyba troszkę bliżej bym go dał. Od tej strony. Tu już trzeba będzie dać szybki. W ten sposób trochę. Faktycznie źle jest. Troszkę nawet tak bym powiedział mocno źle. Dobra, muszę mocniej przesunąć. Taśmociąg idzie. Dobra, weź to tutaj wrzuć. Nie jest mi do niczego potrzebne, żeby to trzymać. I pojemnik. Rozdzielacz. Dobra, jest na równi z tamtym. Mniej więcej
Tutaj jest tak, jak było trzeba. Super. O, nawet dalej, to nawet dobrze. Czyli taką metal mam już dostarczony do pierwszego i myślę, że będziemy mieli już do ostatniego. Tutaj jest całą elegancko tak, że wpada. Tu po 60, jak będzie rozdzielać, to będzie wystarczające. I teraz jakbym nim tak tutaj najechał na górę. Trzeba by to było jakoś... Nawet chyba jeszcze mocniej trzeba się wychylić się tutaj w prawo z tym, z tą taśmą. Zróbmy coś takiego. Ja nią tutaj zakręcę w ten sposób. Po czym bym ją tutaj musiał podnieść chyba do góry. Za nisko. Zaraz zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało, jeżeli bym dał tutaj rozdzielacz na to, postawił. Logistyka, rozdzielacz, cały czas mimo i tak mam przecież w ręce go, ale cały czas próbuję inaczej. Oj, za blisko. Nie, muszę trochę to przesunąć jeszcze bliżej w tamtą stronę. Czyli nie tu, tylko gdzieś tu. Oj, teraz spróbujmy na to rozdzielacz. O, rozdzielacz, proszę. Jedynka, o, super. Dobra. Następnie pociągniemy sobie to w ten sposób. Podnośnik taśmowy, nakładka. O, ta nakładka będzie potrzebna. Dobra, ona tu działa. Jest chyba wystarczająca. Chyba za blisko zrobiłem mimo wszystko. Taśmociąg. Aha, a ja mogę z tej strony? Ja bym chciał z tej strony tą nakładkę. Dobra, działa. Już tu powinien być taśmociąg, a ja go nie zrobię. Łącznik, nie łącznik, tylko rozdzielacz. Czy ja mogę go postawić tutaj? Mogę, ale czy teraz da radę to tutaj wjechać? O, daje radę, chociaż już po takim skosie z kosmicznym się trochę dziwię, że dał radę. I tutaj zejdźmy sobie to. W ten sposób może być, może nie zahacza, wygląda to w miarę dobrze. No i dobra, i wszędzie jest ustawiona stal, dobra. Oni zaczną sobie już tu na zapas, widzę, napychać tego metalu do środka. To dobrze w sumie nawet. I teraz ja taką myślę, że pociągnę tutaj ten prąd, tu do tyłu. Jak ty jesteś ustawiony? W ten sposób. Następnie, no może nie przy każdym, monter będzie potrzebny, czy tam konstruktor w sumie, bo monter robi z dwóch części. Tak, żeby to było na środku. Akurat one są większe, więc nie będzie problemu. I tutaj, tu zostawię puste, tu już będzie od razu szło do pojemnika. Więc sobie zróbmy. Dobra, mamy 3, dokładnie, aczkolwiek to nie jest na wprost wyjście i się przez to troszkę o skosie skrzywia, no ale myślę, że nie będzie tragedii. Tu ten słup źle jednak ustawiony. Jeszcze raz, gdzieś w tym miejscu myślę. Tutaj zobaczmy. W linii prostej. No i dobra. Aha, no tu nie trzeba. Gdzie on ma ten? To nie, to nie, to nie. W ten sposób zrobimy, a tutaj zrobimy w ten sposób. To się tu mieści, więc nie widzę problemu ani przeszkód, żeby to tak postawić. Czy nie jest to może elektrycznie efektywne, ale przynajmniej fajnie wygląda. No i dobra, i teraz tutaj sobie postawimy, a raczej ustawimy stalowa rura, chociaż będzie trzeba magazyn za tym postawić. Tutaj stalowa belka. Oni tu będą to robić i ładować to będą na razie do pojemników, dopóki nie wpadnę na pomysł, co z tym zrobić. Trafiać będzie do magazynu? Trafia do magazynu doskonale. Dobra, a ja z racji tego, że mam trochę tych ślimaków, no to skorzystamy z nich oczywiście i wrzucimy je, tak jak mówiłem, do pieca, żeby zwiększyć produkcję. Bo tak w sumie naprawdę nie wiem, do czego mógłbym je wykorzystać, a to myślę jest dobry
pomysł, po to, żeby się nie przemęczać. Aczkolwiek wychodzi na to, że trochę tych ślimaków będą musiał mieć, bo trzeba będzie jeszcze zwiększyć wydobycie wody dwukrotnie na 200%. Albo może z wodą to przesadzam w tym momencie, z wodą po prostu posadzę. Szkoda dwóch ślimaków. Wodę przecież mogę dobudować, a to nie problem. To wodę jednak nie, po prostu postawię dodatkowy ślimak. Dobra, czy ja tutaj mam te wzmocnione te? O, niestety nie mam. Tych mi raczej 60 nie wystarczy na przetworzenie całej linii. Więc raczej, no, będę musiał wrócić się do bazy i poprawić to. Dobra, tutaj. No, już tam widzę, że nie ma szans, żeby to wystarczyło na całą długość. No nic, dobra, to w takim razie ja tutaj wrzucę już to. Damy na 120 części produkcję. No i tak jak mówię, nie ma sensu, bo i tak muszę lecieć do bazy po te części, po dodatkowe wzmocnione żelazne płyty. Tak więc w sumie rozwinęliśmy produkcję stali w tym odcinku. W następnym będę musiał się zastanowić w następnym odcinku, co tak naprawdę robić z tą stalą, bo na pewno są jakieś receptury, ale jeszcze nie zwróciłem uwagi na nie. Wiem, że te stalowe belki i stalowe rury są potrzebne do kolejnych badań, więc może zobaczmy, ile się ich wytworzyło, ale nie sądzę, żeby to było na tyle, żebym mógł już coś tutaj wziąć i to na produkcję gdzieś tam wrzucić 44, 20, no plus tutaj jakieś pojedyncze elementy. Jaka jest ogólnie produkcja? 100%, bo widzę, że sztab stali to już tutaj jest nawet w nadmiarze, zaczyna się zbierać, a tutaj... O, tutaj troszkę brakuje i to nawet dosyć mocno, bo tu produkcja spadła nawet na 53%. Tak więc ten prawdopodobnie w najbliższym czasie się zapcha. O, tutaj widzę, coś metal do dostarczania nie wyrabia, a to dziwne. Żeby gdzieś była blokada, taśmociąg pierwszego poziomu, no to dobrze, taśmociąg pierwszego poziomu, taśmociąg drugiego, taśmociąg pierwszego i dojeżdża tutaj na taśmociągu drugiego poziomu. Czyżby gdzieś był jakiś problem, że taśmociąg jest z gorszego poziomu i blokuje całą produkcję? Chociaż one jadą chyba bardzo blisko siebie, więc nie sądzę. Nie, chyba cały taśmociąg jest normalnie drugi poziom. Zobaczymy, jak to wygląda w tym. W kopalni. Jeżeli w kopalni będzie wyjeżdżać całość z tego, to znaczy, że idzie bardzo dobrze. Tak, wyjeżdża całość, więc nie ma problemu. Odbierają 120 części. No nic, widocznie po prostu zapotrzebowanie jest mimo wszystko jeszcze większe. No nic, ale na końcowym mogłem nie dawać w takim razie nie tyle produkcji, co mogłem na końcowym dać, żeby po prostu się składował ten nadmiar i byłoby go mniej, a tutaj w tym pierwszym, który pracuje chyba ze 100% skutecznością, dokładnie tak, żeby to szło na przetworzenie. Dobra, to cofnijmy to. W takim razie tutaj powstanie właśnie ten konstruktor. Dokładnie tak. I z konstruktora tutaj ja poproszę stalową belkę i zobaczmy magazyn. W takim razie potrzebujemy jeszcze jeden. No i dobra, w sumie niech na tych dwóch się produkuje nawet, no jak na razie. Sztaba stali, dobra, jadą czy nie jadą? Brak zasilania, aha. No i dobra, i powinno pójść doskonale. Myślę, będzie. Tutaj nie brakuje, to dobrze. Tutaj troszkę brakuje, więc ja tą setkę sobie tutaj wrzucę. Tu tak samo się pozbędę tego w ten sposób. I tu to samo. I tak, dobra, oni tu produkują. Stale, jak będzie do czegoś później potrzebna, to coś z nią zrobię. A ja w tym czasie jadę do głównej bazy. Po te żelazne płyty będę wracał pewnie tutaj naprawić tą produkcję. I czemu się nagle tak samo jakby wciąż? No dobra. Tak więc to tyle w tym odcinku. My już rozpoczęliśmy produkcję pierwszych stalowych elementów, a w następnym będę próbował to wykorzystać do badań, odkrycia nowych rzeczy i może zajmiemy się produkcją tych elementów w sumie do statku, bo on chyba potrzebował
Tak, ratownica czy coś potrzebowała, chyba coś z elementów stalowych, żeby ją zrobić. Tak więc to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko!